Trudno uwierzyć, jakie wykształcenie ma Kasia Tusk. Niewielu o tym wie. Choć Katarzyna Tusk od dawna prężnie działa w branży modowej, a także zajmuje się działalnością internetową, jej wykształcenie zupełnie odbiega od tego, czym obecnie się zajmuje. Córka Donalda Tuska studiowała dwa kierunki. Jakie? To może być niemałe zaskoczenie. Kasia Tusk zajmuje się modą. Katarzyna Tusk, choć początkowo znana była jako córka Donalda Tuska, szybko udowodniła, że nie musi opierać się na znanym nazwisku, by osiągnąć sukces. Jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie systematycznie zamieszcza materiały. Rzadko ukazuje w nich kadry związane z życiem osobistym, skupiając się na aktywności zawodowej. Katarzyna Tusk dzięki mediom społecznościowym promuje swoją markę, którą jest popularny blog modowy Makeli Feasier. Stylizacje, które tam prezentuje, są zwykle wygodne i skromne, jednak przykuwające wzrok. Jakie wykształcenie ma Kasia Tusk? Choć obecnie Kasia Tusk prężnie działa w sieci i zajmuje się modą oraz poradami dotyczącymi stylizacji, kierunek jej wykształcenia znacznie odbiega od obecnych zajęć. Córka Donalda Tuska w 2001 roku ukończyła studia psychologiczne na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie. Na tym jednak nie poprzestała. Jako studia podyplomowe wybrała seksuologię. Swego czasu Fakt donosił, że czesne mogły kosztować ją nawet 8 tysięcy złotych. Kasia Tusk prywatnie. Katarzyna Tusk zawodowo zajmuje się modą, co nie jest tajemnicą. Znacznie bardziej strzeże informacji dotyczących życia prywatnego. Wiadomo, że od lat związana jest ze Stanisławem Cudnym, z którym doczekała się dwóch córek. Co ciekawe, informacja o ślubie pary wyszła na jaw dopiero po kilku latach, w momencie, gdy wystawiła swoją suknię ślubną na licytację. Sukienka jest już prawie vintage, bo ma ponad 5 lat, ale jest zachowana w bardzo dobrym stanie i jestem przekonana, że osoba, która ją zlicytuje, będzie się w niej czuła równie cudownie jak ja, zdradziła Kasia Tusk.